Witamy w kolejnym odcinku Twój jedno ślad, zanim zepsujesz, moi drodzy, silnik EBS, jak widzicie, z Derby Sendy. To jest ten silnik, o którym nagrałem film, że wylał się olej, że po prostu trzeba olej wylewać, jeśli wysyłacie do naprawy taki silnik. Mamy tutaj do wymiany łożyska wału korbowego. Klient prosił o wymianę łożysk, ewentualnie sprawdzenie wszystkiego, czy nie trzeba czegoś jeszcze wymienić. Ale widzę, że tu już jest wymieniony cylinder chyba na 70. Zobaczcie, co tu jest zrobione. Do tej 70 z Airsala trzeba wymienić, moi drodzy, szpilki na długie. A widzicie, jakie tu są szpilki? To są jeszcze oryginalne szpilki i te nakrętki trzymają na połowie swojego dystansu do wkręcenia, więc już tu jest jedna nieprawidłowość wielka. To by trzeba po prostu wymienić. No. Oczywiście, jak widzicie, z boku silikon, więc tu nasi byli, jak się to mówi u nas. Zaraz pokażę. Zobaczcie. Silikon już jest, nie wiem po co, ale dobra. Ogólnie silnik jest cały upaćkany z oleju, ponieważ z niego wyleciał cały ten olej. Sprężyny wydechu, jak widzicie, bardzo profesjonalnie są tutaj zrobione, bo wydech jest sportowy, no ale już brakło komuś chyba na uszka tutaj, albo ktoś zgubił te uszka, którymi się łapie sprężyny, za które się łapie cały wydech sprężynami z dwóch stron. Dobra, my już wypuściliśmy olej. Zauważyłem pierwszą niepokojącą rzecz w tym silniku. Zobaczcie. Może za oddalę. Zobaczcie, co się dzieje w silniku, coś niedobrego, ponieważ na śrubie z magnesem są same opiłki. Coś tam się podziało. Więc jak otworzymy ten silnik, będziemy zaglądali do środka, to może się wyjaśni, co tam się stało konkretnie, tak? Ok. Dobra, to my zaczniemy rozbierać ten silnik oczywiście, pokażemy Wam wszystko, jak to wygląda, żebyście mogli po prostu zauważyć wszystkie nieprawidłowości, które tam wystąpiły. Wykręciliśmy nakrętki i głowice, zobaczcie, to nawet nie trzymało na połowie gwintu, tylko na jednej trzeciej? No to dosłownie na paru zwojach. Pamiętajcie, jeśli wymieniacie ten zestaw na Airsala, trzeba obligatoryjnie dokupić do nich szpilki. Płacicie grube pieniądze za te cylindry. Nie wiem w sumie po co, ale to już jest wasza sprawa. Dla mnie to jest pomyłka totalna. A szpilki zostawiacie stare, więc to trzeba wszystko doczytać co i jak. Oczywiście nie zawsze to jest napisane u sprzedawcy, że te szpilki trzeba wymienić, prawda? Kurwa, ten tłok też tutaj niby... To jest nowe, widzę, mało przejechane, ale tu jest luz taki, że głowa boli. Zobaczcie, jaki tu jest luz na tułku. Ten luz to jest za cholernie za duży. Zaraz Wam to pokażę. To nie jest luz nominalny tego, który powinien być. Ten silnik już jest tak wypracowany, że głowa boli. Zobaczcie, cały... Złamij tylko ten... Będzie dzwonić. O. On na pewno, no. On na pewno dzwoni. Zobaczcie, jakie to jest wypracowane. Ten cylinder jest do wymiany. Co najmniej ten tłok. Dobra, zrobimy pomiary, zdejmiemy to wszystko, zajrzymy do środka silnika. Ok, mamy tłok wyjęty, cylinder ściągnięty. Zobaczcie, tłok, może podświetlenie nasze sobie tutaj jest mniejsze trochę, bo za dużo. Zobaczcie, wydaje się, że to jest nowe wszystko. A zobaczcie, jaki jest przytarty już tłok, już są rysy na tym tłoku, to nie powinno tak wyglądać. Nie wiem, chyba ktoś na stożku jeździł, bo cały syf był wciągany do silnika i po prostu porysował to. Cylinder też ma rysy. Także nie wiem, no będziemy konsultowali z klientem, co z tym dalej robić. No na pewno to by pojechało jeszcze. No ale ile? Zobaczcie. Przy kanale wylotowym, jak jest przerysowany. Na dole. Tutaj góry. No, cylinder nie powinien w ten sposób wyglądać. Nie powinien mieć w ogóle pionowych rys. To znaczy, że ktoś miał jakiś problem tutaj był z filtrem powietrza, który po prostu nie filtrował nam dokładnie powietrza wlotowego do silnika. Dobra, idziemy teraz na dół. Już widzę tutaj, dotykając ręką, że ten korbowód ma bicia pionowe, ma lusta korba. Także raczej wał do wymiany, ale to wszystko się wyjaśni, jak tylko sobie wyjmiemy wał na stół. Zdjęliśmy magneto i muszę Wam to pokazać, żebyście wiedzieli na przyszłość wszyscy, którzy będziecie sami robili takie silniki, że te przewody nie mogą być w ten sposób przełożone. One muszą być tutaj schowane z dołu, zawinięte tutaj za tymi cewkami,
i schowane dołem i wychodzą tędy. Przygotowałem magneto. Zobaczcie, teraz tu mamy magneto, tak jak Kevin pokazuje, podniesie się przewód i za chwilę przewody się przetrą i jest pozamiatane. Klient mi na kartce napisał, właściciel tego silnika, że ten iskrownik jest nowy. No i teraz zaokładając nowy iskrownik w ten sposób znowu go niszczymy i wyrzucamy swoje pieniądze w błoto. Drugą sprawą jest to, że ten wyciek oleju, który następuje, no i nawet dla mnie nawet dobrze, że ten klient tego może oleju nie wylał, aczkolwiek jest tak wszystko uświnione, że głowa boli. Olej dostaje się przez pompę wody. Przez pompę wody. To znaczy, że uszczelnienie pompy wody jest już od strony olejowej jest uszkodzone. Więc trzeba chyba będzie to wszystko wymienić, cały zestaw naprawczy. Także no, ten silnik troszeczkę ma przejechane. Drugą, jeszcze jedną sprawę chcę pokazać. Klinek wypadł po prostu przy demontażu makreta. Zobaczcie, ten wał korbowy, może to zaobserwujecie, jaki ma luz. To jest taki potężny luz na tym łożysku, że ten wał cały pracuje na boki i góra-dół. Zobaczcie. Masakra. Nie wiem, ile to ma przejechane, na czym to jeździło, czy na oleju, czy bez oleju. Ale nie jest dobrze, nie jest dobrze. Trzeba choćby z MZ-y jakieś, coś lecimy na płaski. Dalej. Ale widzę, że tu był jakiś... Nie obrażając żadnych mechaników naprawdę, ale czasami garażowi Janusze są najlepsi. Wszędzie mamy fajne ósemki, albo można dać im busy tutaj nie, każda z innej parafii na płaski tak śrubokręt. Tu już normalna stalówka. Każda śruba z innej parafii. Tu z Chińczyka widzę z obudowy srebrne, bo chromowanych tu nigdy w tych silnikach nie było. Były na pewno takie śruby jak tutaj w oryginale. Dobra, rozbieramy to dalej do kości. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy będziemy otwierali pokrywę sprzęgła. Oczywiście ja zawsze odkręcam wszystkie elementy po kolei, żeby sprawdzić, czy pompa sprawnie działa. Ale zobaczcie, tu jest kolejna jakaś nieprawidłowość, bo zobaczcie, co się dzieje. Kręcę pompą i po jakiejś chwili dopiero zaczyna wał się obracać. I w drugą stronę to samo. Takiego luzu nie powinno tutaj być. Zobaczcie. To powinno od razu zazębiać i od razu powinno działać. Zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Ja podejrzewam, że tam będzie taki Teksas, że głowa boli. Tak samo masz olej z wodą, nie? Przepuszcza tutaj ten zimmer pod pompą. Totalna amatorka, naprawdę, moi drodzy. Zobaczcie, ile jest silikonu pod uszczelką. Tutaj się silikonu nie daje, bo ta uszczelka się dociska i dopasowuje do powierzchni. Tutaj tak samo, nie? Na pompie. Dokładnie. I nie powinno się w ogóle silikonu stosować. Okej, okay, zamontujemy to sobie. Olej tutaj leci z każdej strony. Tak poprzelewany ten olej jest, że aż cholera mnie bierze, moi drodzy. Dobra, za chwilę będziemy ściągali pokrywę sprzęgła, zajrzymy do środka. Teraz znamy przyczynę, dlaczego ta pompa tak się zachowuje. Zobaczcie, trzymam zębatkę, kręcę turbinką, a to się tutaj obraca. Zobaczcie, ten bolec tam w środku jest wyłamany chyba w tej zębatce. Zobaczymy, jak to rozbierzemy, co tam się dzieje z tym. Kevin to zaraz demontuje i ja wam to pokażę. Też kadr na jakość oleju tutaj w tej całej. No, będzie to olej cały uwalony, nie wiem, czy to stary olej, czy nowy olej. Znaczy olej w miarę czysty był, ale to chyba ze starym zmieszane, więc resztki się wymieszały z tym nowym. I takie jaja się porobiły. Nie wiem, jak tutaj z tym łożyskiem, dobra, no to łożysko akurat jest tutaj chyba git, ale tam to chodzi od razu na rękę, więc jest nieciekawe. Zobaczymy, czy to łożysko się wypracowało na wale, czy samo łożysko jest wybite. Stwierdzimy po otwarciu silnika niestety. I mamy kółko napędu pompy wody. Zobaczcie, powinno w tym rowku powinien być ten bolec ustalający, ta szpilka. A po prostu ktoś to źle poskładał, jakieś podkładki nie założył, żeby to nie docisnęło. No i wyskoczone było, no i po prostu sobie tutaj po tej powierzchni tylko biegało. No i tyle sobie to wypracowało. Nie mam dzisiaj słów, moi drodzy. Chcę wam nagrać ten film, bo prosicie o filmy taki z takimi silnikami, ale dzisiaj nie mam do tego kompletnie dnia, ale postaram się to zrobić jak najlepiej mogę. Ale to koło jeszcze się nada, powiem wam szczerze, bo ten bolec, jeśli tu się ustali w środku i odpowiednio się to poskłada, to na pewno spełni swoją funkcję. Ewentualnie na tokarce się jakoś to może tak lekko z tą właśnie, warstwę taką... Dokładnie, wyczyścimy to jakoś na tokarce, żeby to miało ręce i nogi. Ale zobaczymy, jeśli tak się da założyć i nie będziemy nic ruszać, żeby po prostu nie osłabiać materiału. Wiadomo, takie kółko to są koszty. Ja wiem, że to może dla niektórych 120 zł to nie jest koszt, ale to kółko tyle kosztuje, sobie wyobraźcie, naprawdę. To są dosyć drogie części do tych silników.
Dobra, Kevin ma już mniej więcej otwarte sprzęgło, zaraz to zdejmiemy, rozłożymy silnik na pół. Jeszcze w międzyczasie pokażę wam, na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu i zakładaniu sprzęgła. Oczywiście o ile te elementy, które są bardzo ważne w tym momencie, tutaj w tym miejscu, o ile one tam będą, prawda? Okej, mamy tutaj sprzęgło już, jak widzicie. Pamiętajcie, musi być tutaj zawsze podkładka zabezpieczająca taka, z takimi dwoma ząbkami, które wchodzą tutaj w to takie ożebrowanie, że tak powiem, wzmocnienia, bo to jest wzmocnienie kosza, żeby potem ją zagiąć i po dokręceniu zagiąć i zabezpieczyć przed odkręceniem, prawda? Zdejmujemy sobie kosz sprzęgłowy wewnętrzny, wewnętrzną jego część. I pamiętajcie, tutaj zawsze między tym koszem a głównym koszem zewnętrznym musi być taka podkładka. Jeśli jej nie ma, to nawet nie składacie tego silnika, bo to jest bez sensu, bo wszystko będzie się tutaj, wycierało. Ta podkładka musi być. Zdejmujemy kosz. Sprawdzamy sprawność kosza. Jeśli nie ma tak luzów w tym miejscu, to znaczy, że kosz jest ok jeszcze. Nie będzie wyczuwalny na rękę od razu do wymiany. Tulejka oczywiście to jest wiadome, że musi być, bo inaczej to nie pojedzie. Boże, tu jest pełno piachu w środku. Ja nie wiem skąd. Zobaczcie, w tulejce się znalazł piach. Jakiś czarny nalot, masz taka, aż pod palcem czuję. Masakra, co tu się działo. I tutaj mamy kolejną podkładkę, którą musimy wyjąć. Jakiś płaski może. Czekaj. Już tutaj Kevin mi poda narzędzie, którym będę mógł to sobie wyjąć. O, tutaj mamy kolejną podkładkę. Taka dosyć gruba, zobaczcie. Ona też tutaj musi być. Potem mamy już wałek pośredni i łożysko. Dobrze, mamy to tutaj, że tak powiem, mniej więcej zrobione. Teraz musimy zdjąć tutaj z tego wałka zdawczego, bo na wałku zdawczym mamy jeszcze zabezpieczoną zębatkę od rozrusznika nożnego. Kuźwa, co za dzień dzisiaj jest. Ja to zdejmę ten seger, postaram się to zrobić w miarę sprawnie. Powinno pójść to. To powinno pójść bez jak. Bez oporów. Bez oporów. O. Moi drodzy, jeśli potrzebujecie jakieś narzędzia do takich rzeczy, wszystko znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Jeśli w zakładce narzędzia nie macie czegoś, napiszcie w kontaktowym, że tak powiem, formularzu. Wystawimy dla was takie narzędzie, nie ma problemu najmniejszego. Aha, właśnie, podkładka, która tutaj też musi być na tej zębatce. Ja chcę wam wszystko pokazać, wytłumaczyć, ale widzicie, przez to czasem mijam jakieś rzeczy, ale wybaczcie. Nie myli się ten, co nic nie robi, prawda? Więc tutaj też musi być podkładka taka stalowa, cienka, ślizgowa, która zabezpiecza nam ten seger przed też wytarciem. Odkładamy to na bok. Demontujemy sprężynę startera nożnego. To jest bardzo proste, tylko robimy to może nie śrubokrętem. Wezmę odpowiednie narzędzie. Tego oleju i tak tu by się trzeba było pozbyć, bo tu trzeba zaraz byłoby to wylejemy. Zaraz podkręcasz, to zabierak. Moi drodzy, ja używam takiego haka do sprężyn. Te haki też są dostępne u nas w sklepie internetowym. Ja postaram się wszystkie linki do tych narzędzi wam udostępnić, żebyście mogli sobie ewentualnie kliknąć i zakupić. Więc najlepiej używać takiego haka, który nam przytrzyma tą sprężynę, ona nie wystrzeli, prawda? Śrubokrętem objedzie, palec rozwali. I po co mieć jakieś 4 palce w ręce, jak stolarz 5 piw? Daj 5 piw tym. No, 4 palce i 5 piw, no. Dobra, wyciągamy to. To nam całe wychodzi. Tutaj też musi być podkładka pod tym wałkiem. Tu jest zachowane wszystko, widzę, w oryginale, także jest elegancko. Bardzo mnie to cieszy, że nie będę musiał szukać po prostu części do tego nowych. Stawimy to sobie tutaj. No ja teraz po prostu wyleję ten olej. No i przystąpimy po prostu do rozbierania drugiej części. Aha, musimy jeszcze zdjąć tą zębatkę. Za chwilę wam pokażę, jak mi się uda. Ta zębatka jest do klina, dobra. Tą zębatkę zdejmiemy, chyba mamy taki ściągacz. Za chwilę wracam i pokażę wam, jak to mniej więcej zdjąć i czym. Ile się to będzie? Ja używam takiego ściągacza do tych zębatek. Mamy taki cały zestaw ściągaczy. Zobaczcie, tak to wygląda u nas. Też do nabycia w naszym sklepie. Także bardzo przydatne rzeczy. Takie pojedyncze też powinny się znaleźć. Zakładamy z tej strony
nakręcamy. No i po prostu takim obrotem, kluczem możemy to ściągnąć. Wiem, za chwilę ktoś powie z mądrych ludzi, ktoś się odezwie, że powinienem dać nakrętkę, żeby nie uszkodzić gwintu. Moi drodzy, tu jest specjalny stożek, taki można powiedzieć serwisowy. Ten wałek też jest do stożka wytoczony, więc gwinty nam nie uszkodzi, bo po to jest, żeby w ten sposób z tego korzystać. Dobra, my to ściągamy, wylewamy ten olej, odwracamy silnik na drugą stronę i będziemy go otwierali. Mówię, co chcę. Olej wylany, demontujemy teraz całą oś zmiany biegów, cały wybierak, który tu mamy. Cały automat, oczywiście pod tym też musi być podkładka, moi drodzy. I tutaj jest, więc bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Silnik mamy kompletny, bo czasem mamy takie silniki, że za głowę się można złapać i łomatko bosko. Teraz musimy wykręcić sobie tutaj tą śrubę z tą sprężyną, która nam tutaj trzyma ten wybierak biegów cały, tutaj, o, do przełącznika biegów. Taki pozycjoner się to nazywa, żeby po prostu biegi nam wskoczyły i trzymały się w swoim miejscu, a nie było tak, że ten bieg włączymy, a on sobie podczas jazdy wyskoczy. To jest głównie po to, żeby biegi nie wyskakiwały. Więc to sobie odkręcimy, zdemontujemy sobie tą gwiazdkę całą, którą tu widzicie. Odwrócimy silnik i będziemy go rozbierali na pół. Zdemontowałem, moi drodzy, tutaj to jest imbus trójka do tej śruby, do tej gwiazdki, tego pozycjonera. Pamiętajcie, tam jest taki bolec ustalający, żeby go nie zgubić, bo jak go zgubicie, to już jest katastrofa, trzeba będzie dorabiać, no. A to musi być naprawdę z twardego materiału, żeby się nie zerwało podczas zmiany biegów. Więc pamiętajcie o tym, żeby tego nie zgubić. Ja zawsze to sobie wklejam do magneta, do koła magnesowego. Bo jak wiecie, magnes trzyma i nigdy się nie zgubi. Dobra, lecimy z drugiej strony. Akcja! Dobra, teraz ściągamy jedną połówkę wału. Tutaj mamy takie, widzicie, dwie śruby. Niektórzy z Was zastanawiają się, do czego one są. To są takie serwisowe punkty do ściągnięcia karteru z wału, żeby go nie uszkodzić. Nie trzeba, Kevin. Nie, bo tu mam też stożek. Wkręcamy to. Oczywiście tu mam takie dystansowe nakrętki, żeby mi to fajnie trzymało. Wkręcamy drugą. Ósmej klasy twardości, jak to Kevin mówi. Oczywiście wkręcamy do końca te śruby, moi drodzy, żeby jak najwięcej gwintu nam złapało, żeby nie wyrwało. O tak. I teraz tak. Kevin nam tutaj ogarnie temat. Dobra, teraz następna. Dobrze, ok. I teraz 17. Kręcimy tą śrubę. O, a nawet ręką to wał nam schodzi fajnie, zobaczcie. Ktoś pytał, jak to rozłożyć, żeby skrzynia się nie rozsypała. Po prostu tutaj ciągniemy, a tu musimy wciskać sobie ten wałek. To wtedy nam nie będzie, o. No i po stronie karty teraz delikatnie czymś płukać, o. Jak delikatnie użyjecie młotka, moi drodzy, nic nie stanie. Młotek to jest normalne narzędzie w warsztacie. Używanie go z głową i zgodnie z przeznaczeniem jest bardzo zdrowe. Więc można leciutko sobie popukać po tym wałku. Na pewno z tym wałkiem nic nie stanie. Ja wam to gwarantuję. Oczywiście wiadomo, że jak będziecie naparzali z całej pary, no to uszkodzicie, prawda? O. Pukamy delikatnie, wałek sobie wchodzi. No teraz sam ty by się kantnął jeszcze na wale. I znowu sobie wkręcamy. No też już. O, i teraz nam to schodzi. Praktycznie, o, zobaczcie. W ten sposób. Więc motek nie jest wcale taki zły, jak widzicie. Jeśli chodzi o... Coś porozpuszczało w ogóle jakby. Jeśli chodzi o... jakiś silikon chyba był zastosowany. To był chyba silikon sanitarny zastosowany, moi drodzy. Bo to się całe rozpuściło. No, tu wszystko jest porozpuszczone takie. Dobra, wał zaraz chwilę z drugiej strony też sobie zdemontujemy. Co tu się dzieje? Kto do kogo przyszedł? Skąd tak się wzięło? A, to łożysko jest takie wybite. Zaraz wam to pokażę. Okej, mamy to już zdjęte, ten karter sobie tam odłożyłem na bok. Moi drodzy, teraz żeby zdjąć w ogóle skrzynię, najpierw najlepiej wyjąć te bolce, te prowadnice. Jest krótka i długa. Najlepiej jak nie macie wprawy, zróbcie sobie zdjęcie, jak to było złożone przed rozłożeniem. No i wtedy będziecie wiedzieli, który wodzik ma być na którym miejscu. Tutaj akurat nie ma, ale czasem wodziki mają swoje oznaczenia. Są opisane po prostu i jakiś symbol tam na nich jest. Odkładam to sobie na bok. Teraz
skrzynia powinna nam zejść tutaj tak o bardzo, bardzo lekko. Pierw wałek pośredni, to mamy wałek pośredni skrzyni biegów. Oczywiście najlepiej to wszystko z tego oleju wyczyścić, moi drodzy. Sprawdzić stan skrzyni, jak go sprawdzić, moi kochani. No, najlepiej, najważniejsze sprawy to, czy zębatki nie są jakieś uszczerbione, czy nie są po prostu powyłamywane zęby. Czy te kły tutaj, to się nazywa kły dokładnie, czy te kły nie są przypadkiem gdzieś tutaj na rogach okrągłe, one muszą być kwadratowe, tak jak tutaj widzicie. Nie mogą być zaokrąglone, bo wtedy będzie to powodowało wypadanie biegu. Więc te kły muszą być wszystkie kwadratowe. Ta skrzynia, jak widzę, już na pierwszy rzut oka jest w idealnym stanie, więc nic nie będziemy z nią robili oprócz czyszczenia. Co to muszą być? Podkładka mi spadła właśnie. No tak, tu mamy wałek wybieraka, ten pozycjoner, który nam po prostu ustala te wodziki, jak mają się przesuwać i który bieg ma być włączony. Tu też powinno być wszystko gładziutkie, nie powinno być nic zepsute. Także chociaż trudno, żeby tu się coś wyszczerbiło, bo to jest tak twardy metal, że no chyba, że ktoś tam młotkiem naparzał albo na sucho jeździł. Okej, odkładamy na bok. Aha, ważna rzecz. Na tym wałku musi być jedna podkładka i musi być druga podkładka. Dwie podkładki z obu stron, pamiętajcie. Jak dobrze pamiętam, te silniki powinny mieć tutaj uszczelkę fabrycznie, ale do tego dojdę. Muszę zobaczyć, bo z tego co pamiętam i mnie pamięć nie myli, a mam dobrą, ale krótką pamięć, to powinna tutaj być uszczelka. Okej, teraz wyjmujemy wałek zdawczy, który z drugiej strony pracuje na łożysku igiełkowym w obudowie HK. Po tym jak ten wałek jest luźny tutaj, to ja widzę, że ten chyba to łożysko będzie do wymiany. Nie, jest okej, nie ma takiego luzu. Ale jak to już wyczyścimy, wszystko oczywiście sprawdzimy. Tutaj oczywiście podkładka, jak widzicie, powinna być, musi być obligatoryjnie. Moi drodzy, i tutaj tak samo sprawdzamy stan zębów i stan tych kłów, które się zazębiają tutaj do skrzyni. Widzicie? To wszystko musi być kwadratowe. Znaczy, tutaj one są, zobaczcie, tak wygląda ten wałek, one są tutaj półokrągłe w tym momencie, ale to jest fabrycznie normalne, więc one tak muszą zostać, na pewno. Dobra, mamy to rozebrane, moi drodzy. Ja teraz muszę sprawdzić, tu mamy wszystko ok. Na pewno wszystkie łożyska są w silniku do wymiany. Jeszcze zdemontujemy wał korbowy i sprawdzimy, jak wygląda sprawa tego luzu na tej korbie. No i wszystko wymyjemy, no i musimy przede wszystkim zrobić kosztorys klientowi. Zadzwonimy do klienta, co jest do wymiany. No i zobaczymy, czy będziemy dalej to naprawiali. Myślę, że tak, no ale wiadomo, jeśli klient sobie życzy kosztorys, no to zawsze tak robimy, że wykonujemy kosztorys. Podajemy cenę za naprawę ogólną, no i wtedy naprawiamy. Teraz jeszcze wyjęcie wału z tej strony, od strony sprzęgła. Analogicznie robimy jak z tamtej. Wkręcamy sobie po prostu śrubę. I używamy tego ściągacza. Ok, moi drodzy, mamy to zdemontowane. Klient prosił o wymianę łożyzny na wale korbowym. Ponieważ ten luz widzieliście od strony koła magnesowego, bardzo, bardzo wielki. Moim zdaniem ten wał już będzie cały do wymiany niestety. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Podejrzewam, że ten silnik miał naprawdę duży przebieg i jeszcze go dobiło to, że ktoś założył tam 70 po tym przebiegu. Jak teraz sprawdzić, moi drodzy, czy korbowód ma wybite łożysko na stopie korbowodu? To jest bardzo prosta sprawa. Łapiemy ten korbowód w ten sposób i uderzamy ręką w korbę. Może to będzie słychać. Jak korbowód zaczyna nam dzwonić, to znaczy, że mamy tutaj już luz. Ten luz na pewno nie będzie większy w tym położeniu, w tych położeniach skrajnych, a nie w pionowym, bo tutaj największy opór jest, prawda? Zapalanie mieszanki i praca silnika i w tym miejscu to łożysko się najbardziej wypracowuje, plus ewentualna temperatura silnika, albo jeszcze zły dobór oleju, albo złe dawkowanie tego oleju, jeśli ktoś go sobie miesza. Ja wam jeszcze pokażę jedną ciekawostkę, bo ten wał jest cały z oleju. My to łożysko sobie wyczyścimy z oleju, to dopiero wszystko nam wyjdzie, słuchajcie, moi drodzy. Film olejowy robić. Możesz mi tylko powietrze tutaj dostarczyć, Kevin? Mogę cię prosić? No. 5 złotych.
macie cenę 5 zł za powietrze. Ale powietrze jest drogie. Nie, to za podanie. Za podanie trzeba doliczyć. Wydmuchujemy to łożysko z tego, resztek oleju. Teraz nam się wszystko obnaża. Słuchajcie. Dzwonek, normalnie dzwonek, moi drodzy. Dobra, za chwilę wracam i resztę pokazuję, bo widzę, że bateria mi w kamerze pada. Tak, moi kochani, mimo to, że ten wał wygląda na idealnie dobry i nowy, zobaczcie, on się tak bardzo fajnie świeci, ten wał jest uszkodzony. Z tej strony łożysko bardzo fajnie się działo, bo jest cała powierzchnia równa, ale tutaj mamy już taki próg, widzicie, nie wiem, tego nie widać, ale ja wam to zaraz pokażę mikromierzem, zmierzymy to. Z tej strony łożysko powinno mieć równe 20 mm. Zobaczcie, sprawdzę teraz dobrą stronę. Sprawną stronę zmierzę. Ile mamy? 20 mm równe, co do joty, widzicie? A teraz zmierzymy drugą stronę, tą uszkodzoną. Zobaczcie, 46, 16 setek mniej, 16 setnych milimetra mniej, więc tutaj jest łożysko, w tym miejscu ten czob jest wypracowany, więc wał mamy do wymiany, bo podejrzewam, że jak my to łożysko tu włożymy, ono nam tu wpadnie i zacznie się ruszać, dlatego stąd ten luz tego wału. Po prostu jak to się stało? Bardzo prosto się to stało. Zobaczcie jeszcze tutaj, są dwa inne łożyska. Łożysko w teflonie, widzicie? A tutaj mamy łożysko w metalowym koszyku. To w sumie nie ma różnicy, no ale jeśli zakładamy dwa łożyska, no to niech są identyczne najlepiej. Więc to łożysko też będzie tutaj trochę wypracowane, więc te łożyska na pewno do wymiany. Wszystkie łożyska na wale korbowym i w skrzyni. Uszczelniacze oczywiście, no i wał korbowy mamy do wymiany. Teraz zostało mi tylko przekazać wiadomość, nie wiem czy smutną, czy wesołą dla klienta. Co tam trzeba zrobić, ile to będzie kosztowało. Ile to będzie kosztowało, to już tego nie powiem, moi drodzy, bo to już jest indywidualna cena klienta, więc nie będę zdradzał. Tyle, no. Dzwonimy do klienta, zobaczymy, co klient na to powie. Jeszcze ważna jedna rzecz, moi drodzy, zawór membranowy, który już jest tutaj uszkodzony, a ja wam pokażę, na czym to polega, bo jeśli na oko zobaczycie, powinniśmy widzieć światło przez ten zawór, nie? Kurde, jak to pokazać? Daj do góry. Powinno przechodzić światło, tak? Wydawałoby się, że ten zawór jest szczelny. A nic bardziej mylnego, moi drodzy. Ten zawór w powrotnej swojej drodze pracy po prostu przepuszcza. Jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Trzeba sobie to po prostu wszystko umyć, wyczyścić. Usta. Ciągniemy do siebie. Jak czujemy, że to powietrze się nam wraca, to znaczy, że ten zawór jest do wymiany. My ten zawór będziemy wymieniali. Jest, tam masz sprawny, tak, jeden z zaworów. Właśnie, bo ja też zawór, klientowi pokazałem z Peugeota wtedy. Sprawny, nie? Wam pokażę. Nie ten? Drugi. Nie, chyba ten drugi. Nie, to nie widać. Jak ten zawór będę miał nowy, to ja wam pokażę, jak on pracuje prawidłowo, bo jest tak, że ten zawór jest na tyle ciasny, na tyle szczelny, że jak my w niego dmuchamy, to on po prostu te blaszki wibrują jak trąbka, jak ustnik, taki stroik z trąbki albo z jakiegoś, że tak powiem, instrumentu dętego. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli macie taki nowy, do tego, żeby sprawdzić i stwierdzić, że ten zawór jest dobry. Jeśli taki zawór wam w drugą stronę przepuszcza, ewidentnie do wymiany. Nie wymieniajcie samych blaszek, tych samych tych na jakieś karbonowe. Ja wiem, że to jest sportowe, to jest wszystko ok, ale to nie ma naprawdę największego sensu. To ma krótki czas żywotności. Jak jest blaszany, naprawdę z doświadczenia już wiem, że jest ok. Taki sportowy jest na jakiś przebieg, po którym to wymieniamy i znowu nowe, to jest lekkie, lepiej się otwiera, ale jeśli chcecie na co dzień jeździć takim silnikiem, najlepiej metalowe założyć. W mieście nie stracicie na pewno na mocy tego silnika, moi kochani, bo musicie pamiętać, że wy robicie taki silnik do jazdy codziennej, a nie na tor. Jeśli chcecie na tor taki mieć pojazd, no to wtedy zakładacie zawór z membraną z karbonu, z włókna węglowego i wtedy to ma jakiś sens. Wkładamy w silnik naprawdę wysokiej klasy części, dobry wał, łożyska, cylinder. I to jest tak wysilony silnik, że po prostu tylko na kilka kilometrów, parę przebiegów i znowu na warsztat i znowu go naprawiamy. Łożyska mamy przygotowane. Jak widzicie, będziemy wkładali, montowali łożyska Koyo japońskie do skrzyni i do wału korbowego. Nowe uszczelniacze.
Oczywiście oczywiście uszczelka silnikowa będzie między karterami, tak jak to powinno mieć miejsce, a nie na silikonie, bo wtedy wszystko za ciasno pracuje, uwierzcie mi, może dochodzić do uszkodzeń łożysk. Dobra, wprasujemy sobie wszystkie łożyska, poskładamy to w całość, zobaczycie jak to będzie wyglądało krok po kroku. Moi drodzy, montujemy wał z wypełnionymi wagami, jak widzicie, tutaj nawet są te dziury fajnie wypełnione. A po co? Już wam mówię po co. Po to, żeby zmniejszyć objętość komory korbowej. Na co to wpływa? Na pewno poprawi się reakcja na manetkę gazu. Cała zawartość mieszanki spod tłoka nad tłok będzie łatwiej przepompowywana, ponieważ jest tam większe ciśnienie w tym miejscu. Także tak wygląda wał, który był zamontowany. A tu mamy wypełniony wał oczywiście. To jest naprawdę wielka różnica w pracy takiego silnika niż ze zwykłym wałem korbowym. Jak to bywa przy montażu, moi drodzy, pokażę wam teraz, będę pokazywał, starał się pokazać bardzo ważne rzeczy, które, żebyście po prostu ich błędów nie popełniali, bo z reguły tak się zdarza, że czasem ta skrzynia wam się rozłoży, rozsypie przy czyszczeniu i tak dalej. W tym silniku są dwie podkładki na wałku zdawczym od strony łożyska igiełkowego. Jest jedna większa podkładka, grubsza, a pod tym, pod tą zębatką jest podkładka mniejsza i cienka. Ta cienka musi być w środku między zębatkami, moi drodzy, pamiętajcie. A ta grubsza musi być tutaj pod tą zębatką. Dlaczego? Po to, żeby zdystansowała tutaj to wyfrezowanie zębatki i żeby zębatka nam nie tarła po karterze. Gdybyście pomylili te podkładki, one będą pasować tak i tak, ta zębatka będzie tarła o karter, no i wtedy zaczną się jakieś wiry wytwarzać. Jest to bardzo niekorzystne i niezdrowe dla silnika. Dobra, jeden wałek mamy zamontowany, za chwilę następny. Ok, drugi wałek włożony. Moi drodzy, pamiętajcie, te wałki trzeba wkładać równocześnie. Ja tylko tak włożyłem ten wałek, żeby wam pokazać, o co chodzi z tą podkładką, ale te wałki wkładamy równocześnie. Potem wkładamy wodziki, odsuwamy sobie je do tyłu, oczywiście musimy ustawić w odpowiednim miejscu. Potem wkładamy ten bęben wybieraka, to będzie z tamtej strony, nie? Śrubą z pozycjonera w stronę sprzęgła, pamiętajcie, nie zapomnijcie o tych podkładkach, które tutaj są. Oczywiście te gniazda wcześniej sobie już nasmarowałem olejem. Dopiero teraz w tym momencie odpowiednio ustawiamy sobie pozycjoner, podnosząc te zębatki, wsuwając wterowki. O, zobaczcie. O tak. I w tym momencie, chciałbym zasłonić. I w tym momencie wkładamy wałek, tą oś tych wodzików. Jakby to wszystko sobie ustalić tutaj. O. O, w ten sposób. I teraz już mamy dwa wodziki gotowe. Teraz ostatni wodzik na środku. To jest bardzo intuicyjnie, moi drodzy, tu zrobione. Na pewno się nie pomylicie. Także o, przy każdym przekręceniu skrzynia musi pracować. W ten sposób na pewno to sprawdzicie. Nie da się tutaj niczego pomylić, uwierzcie mi. Dobra, to mamy gotowe. Pamiętajcie, uszczelkę zakładamy wyłącznie na sucho. Żadnych silikonów, żadnych past uszczelniających. Silikon wtedy, kiedy nie mamy uszczelki, ale ten silnik tej uszczelki wymaga, więc ona musi być. Ponieważ jest odpowiednim dystansem dla luzu tych wałków, łożysk, wszystkiego, żeby to pracowało zgodnie z przeznaczeniem. Jak coś jeszcze coś chciałem powiedzieć, że wtedy silikon, jak ktoś na przykład... Bo bywały takie sytuacje, że mieliśmy silniki i ktoś kiedyś ten silnik już rozkładał śrubokrętem, na przykład podważał, bo tak, nie miał tak, ściągacza tak. I się robiły wręby. To wtedy tak. No, uszczelka i tak nie zda egzaminu, bo po prostu będą... Właśnie. Kanały porobione, kanały, bardziej no, wręby porobione przez śrubokręt, że ktoś to rozkręcał. Właśnie, co dwie głowy do niej jedna, widzicie, kurczę. Bo też tak się zdarzało, nie? Czasem są te tutaj krawędzie, te przylgnie tej uszczelki uszkodzone przez jakieś, że tak powiem, masaży rzeźników, więc wtedy możemy to troszeczkę wypełnić silikonem, taką grubszą warstwę troszeczkę zrobić i dopiero na to położyć uszczelkę, ale to już w ostateczności ten silikon, prawda?
nie, że mamy dobre wszystkie kartery, tutaj wszystko jest idealne, idealnie gładkie, a wy tu walicie silikonu, potem to się wszystko po prostu zatyka. Nie, nie trzeba. Jeśli te wszystkie płaszczyzny są idealnie równe, fabrycznie dotarte, wyszlifowane, bo one są z sobą w kompletach, musicie pamiętać, szlifowane, wtedy normalnie używamy uszczelki na sucho, bez żadnych udziwnień, silikonów i tak dalej, i tak dalej. Ok, to mamy, za chwilę będziemy zamykać karter. Zawsze grzejemy sobie łożyska opalarką, żeby głównie łożyskowało, bo ono tutaj wchodzi na ciasno. Nie wchodzi tutaj nigdy to łożysko, że sobie wpada. Więc łożysko rozgrzewamy nieco i to wszystko nam się tutaj ładnie dopasowuje. Jak widać, silnik mamy zamknięty. Śruby wymieniliśmy na nowe wszystkie, bo tamte były katastroficzne. Przynajmniej są wszystkie identyczne i odpowiedniej długości, które sięgają prawie w głąb gwintu, żeby ten silnik był skręcony konkretnie. Na tym etapie potem już, tak jak widzicie, tu już są zamontowane uszczelniacze. Można je wcisnąć ręką, a jak ktoś nie ma takiej siły, leciutko można przez coś popukać, żeby je wbić z jednej i z drugiej strony od wałka zdawczego, od wału i od dźwigni zmiany biegów. Przechodzimy teraz na drugą stronę i będziemy sobie montowali wszystkie elementy od strony sprzęgła. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, że ten luz tutaj, który w tym momencie widzicie, taki musi być, a on się zniweluje po tym, jak założymy ten wałek, który będzie tutaj trzymał zębatkę i seger. Jeśli to wszystko już potem złożymy, ten luz się po prostu wykasuje, zmniejszy. To przystępujemy do montażu sprzęgła. Pozycjoner mamy założony, sprężyny pozycjonera również, zobaczcie. I teraz ważną rzeczą jest, żeby na tym etapie sprawdzić sobie poprawność jeszcze działania skrzyni, czy nie ma jakichś przycięć. Można to śmiało ręcznie zrobić, jak widzimy, wszystkie wałki się fajnie obracają. To była jedynka, luz. Dwójka. Pokazywałem. Trójka. Czwórka. Piąty bieg. I szósty. Wszystko działa poprawnie, jak należy. Możemy przystąpić do składania reszty. Przelecimy sobie tutaj aż do luzu. Najlepiej. O, wszystko działa jak najlepiej. Ok. Lecimy dalej. Teraz mamy wałek zmiany biegów, jak widzicie, oś wałka zmiany biegów, tak to możemy nazwać. Pamiętajcie, że tutaj jest taka sprężyna podwójna i ta sprężyna i ten bolec tutaj musi wejść między te sprężyny. Także nie zapomnijcie o tym, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zakładamy. Cofamy troszeczkę sobie tą zapadkę tutaj. O, już jest wszystko ok. Ładnie mi tutaj pracują biegi. Jest wszystko ok. Seger założony. Zębatka, rozrzutka również. Podkładki, pamiętajcie, takie rzeczy musimy tu zawsze trochę przesmarować przed założeniem, żeby to miało już poślizg, bo potem zanim ten olej tutaj dojdzie, to jakiś czas to poleci na sucho, moi drodzy, co nie jest wskazane. Wszystko to musimy wysmarować fajnie. Oczywiście olejem, na którym to będzie jeździło, a to będzie olej przekładniowy 10W40 o takiej specyfikacji. A dlaczego akurat przekładniowy 10W40, a nie silnikowy 10W40, to może kiedyś będzie o olejach jakiś odcinek, bo też się do tego przymierzam, bo co niektórzy myślą, że wszystkie oleje są do wszystkiego, także, a to już, tak jak mówię, temat na inny odcinek. Ok, no i teraz kolejno znowu lecimy z koszem. Tulejkę smarujemy z góry, żeby to się nam fajnie obsmarowało. Podkładka, która przechodzi między kosz wewnętrzny a zewnętrzny. Tą zębatkę chyba na końcu założymy. Tak, tą zębatkę na końcu zamontujemy. W międzyczasie założymy sobie tarcze sprzęgłowe z koszem. Ja to już w całości zakładam, te tarcze są w bardzo dobrym stanie, więc nie będę ich wymieniał, ktoś je już wymieniał, więc zostawiamy.
Okej. Podkładkę zabezpieczającą. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą: oj, czemuś ty tej podkładki nie wymienił? Przecież ona jest już wygięta. Raz, drugi, trzeci, piąty. Ludzie, dajcie sobie spokój. Naprawdę, można zastosować bez problemu tą podkładkę jeszcze raz. Dopiero kiedy ona się wyłamie i nie, nic z niej nie jest, wtedy ją wymieniamy. Także bez żadnego strania ogniem ja bym bardzo prosił. Ja to tak nazywam od razu, że tak powiem, bezpośrednio. Dokręcamy kosz. I za chwilę wracamy. Nakrętka dokręcona, zabezpieczona, to w zupełności wystarczy. Nie trzeba żadnego tutaj, że tak powiem, szału, bo to się i tak nie odkręci. Dokręciłem to z taką siłą, na kluczem pneumatycznym na jedynce, w zupełności wystarczy, moi kochani. Na pewno się znajdą tacy, że już nie pokazywałem, jak to zabezpieczałem, że coś można młotkiem coś podgiąć kleszczami, bo znajdą się tacy, że powiedzą, że coś źle robię, bo ja tu zawsze wszystko źle robię w tych filmach, także... Aż dziwo, że mam tylu klientów od 12 czy 15 lat, jeszcze wszyscy do mnie wracają, także robię tak źle. Dobra, zakładamy resztę. Tutaj jest, moi drodzy, taki myk, że trzeba odpowiednio włożyć tą tarczę zewnętrzną, ostatnią docisku, bo ona nie w każdym miejscu pasuje, moi drodzy. Widzicie? Tu powinien być taki znaczek. Ale raczej go tutaj chyba nie ma. W tym modelu nie ma znaczka, więc trzeba. Są kropki, trzeba po prostu chybił trafił. Czasem się zdarza tak, że ktoś wymienia tarczę, składa to, wkręca szybko, fajnie, pięknie, zajmijcie, naciska sprzęgło. No panie, nie, sprzęgło, kurde, ślizga się, nikt nie jedzie, co jest grane, nie? No i ktoś takim motorem do mnie przyjeżdża, okazuje się, że źle włożył tylko tą zewnętrzną tarczę. Także wszystko na spokojnie, powoli. Zakładamy sprężyny, dokręcamy. I tyle. Okej. Okay. Na pewno się zastanawiacie, z jaką siłą te śruby dokręcić, moi drodzy. Po prostu dokręcacie je do oporu tak, aż poczujecie, że już się ich nie da dokręcić. Aha, żeby ktoś nie wymyślił, że według serwisówki te śruby trzeba za każdym razem wymieniać, bo to totalna głupota, nie? Są 8,8 twardości śruby, więc one się nie zużywają, moi drodzy. Są dociągnięte dosyć sporo, solidnie. Łożysko igiełkowe, talerzykowe. Igiełkowe, talerzykowe jest tutaj to łożysko ok. Nie będziemy wymieniali. Co dalej? No, zostało na teraz założenie zębatki zdawczej całej mocy przenoszenia z wału korbowego silnika na skrzynię biegów. Moi drodzy, ważna rzecz. Przede wszystkim tutaj musi być klin, którego nie było w tym silniku zamontowanego. I druga sprawa, jeśli będziecie już teraz dokręcać taką zębatkę, nie robicie tego pod żadnym pozorem kluczem pneumatycznym. Dlaczego? Jak widzicie, jest to tutaj wykonane w stożek. Jak za mocno dokręcicie tą zębatkę, ona po prostu wam tutaj pęknie na całej długości. Jesteście w bladej dziurze, że tak powiem, dupie. Jak pęknie, zawsze wam pęknie tutaj na tym frezie od klina, więc ją się dociąga z odpowiednią siłą. Wiecie co, nie mam serwisówki do tego silnika, ale dokręcę tak też na wyczucie, żeby to miało jakieś ręce i nogi, mniej więcej z grubością tej śruby 10 mm. Dobra, my sobie to dokręcimy i zaraz wracamy. W międzyczasie jestem na etapie już wkładania uszczelniaczy do pompy, ponieważ one przepuszczały, cała pompa jest dobra. Oczywiście wszystko złożyłem zgodnie ze sztuką, jak należy, żeby ta zębatka nie miała luzu, bo pamiętacie, jaki ona miała luz względem całej osi. Wszystkie uszczelniacze były tutaj założone w jednym kierunku i do widzenia i koniec. Moi drodzy, nie. To trzeba mieć w jakiś porządek. Uszczelniacze zawsze zakładamy zaporowo do kierunku, z którego wypływa nam jakiś olej, ciecz, gdzie może powstać ciśnienie i nam zaciśnie ten zimmering. Więc zimmeringi wkładamy w ten sposób. Jeden uszczelniacz wkładamy sprężynkami na dół, a drugi sprężynkami do góry. Dlaczego w ten sposób? Bo ktoś powiedział, dlaczego, co ty gadasz, tak to trzeba zrobić. Pamiętajcie, jeśli ciśnienie w układzie chłodzenia wzrośnie, to ten uszczelniacz założony niezaporowo będzie przepuszczał w tamtą stronę ciecz i ta ciecz będzie się przedostawała do silnika. Nie musi, ale może. Jeśli damy w ten sposób, to ciśnienie napierające tutaj z tej strony na ten uszczelniacz
Dosyć, że trzyma go sprężyna, to jeszcze będzie ściskany przez to ciśnienie, co spowoduje, że nie przedostanie się to ciśnienie w drugą stronę, a to, że ten uszczelniacz z dołu jest sprężyną w stronę oleju, nie dopuści, żeby olej nam się cofnął do układu chłodzenia. Także pamiętajmy, nigdy tak, tylko zawsze zaporowo. Yamaha na przykład, YZF albo X-Max i te wszystkie inne mają uszczelniacze podwójne. Taki jeden uszczelniacz jest podwójny i ma w ten sposób właśnie uszczelniacze. Jest tak zbudowany, że ten uszczelniacz jest z takimi dwoma wargami z zewnątrz. Dobra, ja to zakładam. I teraz znowu uprzedzę komentarze wszystkich mądrali, którzy tego nigdy nie robili, a mają dużo do powiedzenia, że wystający ten uszczelniacz tutaj będzie o turbinkę dar. Nic bardziej mylnego. Turbina opiera się w tym miejscu na podkładce. Podkładka chroni nam wargę, opiera się na wirniku i wszystko gra jak należy. Uszczelniacze pompy wody złożone. Nie rozumiem, dlaczego tu producent nie wymyślił, żeby jakieś łożysko zastosować, ale chyba tylko dlatego, że nie ma miejsca na to łożysko. Jest oś od razu do karteru. Zobaczcie teraz, jaki jest mały luz. To jest normalny, nominalny luz tej zębatki, który tutaj jest dopuszczalny, a przedtem to, widzieliście, pracowało tak, że głowa boli, wszystko latało. Teraz mamy luzy takie, jak powinny być i wszystko działa jak należy. Dobra, składamy to tutaj w całość. Jak widzicie, też uszczelkę montujemy, bo wszystko robimy na uszczelkach. Płaszczyzny sprawdzamy, czy są ok. Jeśli są ok, wszystko kładziemy na sucho i to musi działać bez dwóch zdań. Dekiel dokręcony, nowe śruby, jak widzicie, wszystko działa, ładnie sprzęgło. Oczywiście do pompy wody również dajemy, pamiętajcie, nową uszczelkę, zawsze uszczelka, bo tu był też silikon. Z uszczelką tak nawalone, że głowa boli. Zakładamy nowe śruby. I chyba taką dłuższą damy. No, a tu chyba takie krótsze trzeba być. Krótsze mamy w pudełku. Za krótka, trzeba dłuższą mieć, dobra. Okay. Mamy śrubę, dokręcamy. Oczywiście i... Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak te śruby są fajne, czyste, nowe. Silnik wygląda elegancko z takimi śrubkami. Chyba trójki chyba. O, właśnie. Jeszcze jedna. Okej. Okay. Za chwilę Wam pokażę, jak ten silnik w całości wygląda. Teraz przyszedł na moment, w którym montujemy szpilki, moi drodzy, do karterów. Te dłuższe, które muszą być do tego cylindra. Jak takie szpilki łatwo zamontować? Do takich szpilek są specjalne klucze, które się nakłada, one się zaciskają i się kręci, ale można też dwie nakrętki zakontrować i dokręcić te śruby normalnie. Kevin Wam pokaże, jak to mniej więcej można zrobić. Ja wiem, że ci, co się już na tym znają, to dla nich to jest, że tak powiem, bułka z masłem. Dokręcamy z wyczuciem taką szpilkę i wszystkie cztery odpowiednio tak samo. Bardzo prosty sposób i że tak powiem, skuteczny. Mamy nowy tłok, wyszlifowany cylinder, jak widzicie, szlif przeprowadzony, tłok spasowany, więc przystąpimy do montażu już końcowego tłoka cylindra i głowicy. Ważna wskazówka, moi drodzy, jeśli zakładamy wał, zawsze wymieniamy łożysko stworznia. Z reguły dobre firmy zawsze dołączają do firmowe wały, zawsze dołączają łożysko stworznia, także pamiętajcie, zawsze to wymieniamy. Przed montażem smarujemy to odrobiną oleju tego, na którym będzie jeździł silnik. Olej do dwóch subów oczywiście. Także ja zacznę teraz montować tłok, zamontuję tłok i Wam mniej więcej określę, jak to powinno wyglądać prawidłowo. Tak, teraz zamontujemy tłok. Pamiętajcie, tłok zawsze strzałką do wylotu w dwusuwie, jak widzicie, w tą stronę, do wydechu. Ja zawsze sobie jedno zabezpieczenie wkładam z tej strony, gdzie jest trudniejszy dostęp, więc końcowe zabezpieczenie będzie wyglądało z tej strony, gdzie jest łatwiejszy dostęp, krótsza droga tego stworznia jest łatwiej. Więc ja zakładam na razie tłok bez pierścieni, a za chwilę Wam powiem dlaczego. Ten tłok, ten stworzeń bardzo lekko wchodzi, dlatego że to jest tak zwymiarowane, że musi to pracować. W starszych modelach T1
typu Java, Romety, wszystko było na ciasno wciskane do tłoka, a stworzenie pracowało tylko na takiej specjalnej tulei mosiężnej. Okej, ja sobie teraz odrzucę silnik i założę sobie zabezpieczenie. Bardzo proste. Łapiemy zabezpieczenie. Czy to będzie widać? Łapię tu palcem. Przekręcam i już jest zabezpieczenie założone. Dlaczego jeszcze nie założyłem pierścieni, już wam mówię. Z racji tego, że to jest sportowy cylinder z Airsala, trzeba sprawdzić, czy tłok nie będzie nam wystawał. Inaczej będziemy musieli go jeszcze, że tak powiem, zdystansować tutaj uszczelką. Tłok musi być na równo. Płaszczyzną cylindra. O, tłok w GMP. Jest ok. Dociśniemy. Ok. Jest troszkę poniżej, jest w porządku, wszystko działa. Głowica nam dojdzie. I wszystko będzie w najlepszym porządku. Ok, dobra, zakładam o-ringi, uszczelki. Będziemy to skręcali. I do klienta. Montaż pierścieni, moi drodzy. Pamiętacie, każdy pierścień ma oznaczenie. Tutaj są obydwa pierścienie o tym samym oznaczeniu DY, więc tym napisem do góry i niezależnie, czy dajemy go do góry, czy na dół, to są te same pierścienie, więc niczym się nie różnią. Możemy je tak zamontować. Pierścienie zamontowane, tłok założony, pamiętacie? Przypominam, żeby nie było, że zaś czegoś nie powiedziałem, bo się znajdą mądrale. Oczywiście cylinder wewnątrz trzeba zawsze czymś nasmarować, można kapkę oleju rozprowadzić po ściankach, obrócić parę razy silnikiem i będzie ok. Dobra, już zakładam głowicę, pokażę wam to, jak to będzie w całości wyglądało. Ok, teraz dokręcamy głowicę. Mamy tutaj śruby, szpilki 7 mm, klasa twardości jest 10,9, więc dokręcamy to na 14,7 Nm, klucz nastawiony na 14,08 i dokręcamy aż do kliknięcia. Wstępnie dokręcamy sobie. Raz. Dwa. Trzy. I wystarczy. Głowica dociągnięta, moi drodzy. Silnik mamy praktycznie skończony. Aha, jeszcze potem będziemy zakładali koło tutaj magnesowe i cały stator, więc wam pokażę, jak to tu wszystko wygląda, jak te przewody powinny tam być przeprowadzone prawidłowo. Zauważcie jeszcze, proszę, jakie są teraz długie te szpilki. Na równo z płaszczyzną głowicy nakrętki trzymałem na całej swojej długości, więc teraz jest to prawidłowo wszystko zamontowane z tymi szpilkami. A teraz opowiem o tych przewodach, jak mają być zamontowane, ponieważ te były tak puszczone swobodnie i to wszystko wisiało. Moi drodzy, te przewody muszą być zawinięte w ten sposób i włożone tutaj, w tą szczelinę, żeby one po prostu sobie do góry nie podchodziły, zawinięte całe. O, i dopiero w ten sposób przeprowadzane tutaj, żeby one były schowane. Zobaczcie. Potem pierw zakładamy podstawę, a potem przykręcamy iskrownik. Żeby było jasne, także zapamiętajcie to sobie, jak nie będziecie pamiętali, to po prostu skorzystajcie z tego filmu. I tyle, dobra, ja zakładam iskrownik, no i myślę, że to chyba będzie koniec. No, pokażemy, jak to będzie w całości wyglądało już po zmontowaniu. Dla potwierdzenia i pokazania, zobaczcie, tak wyglądają te przewody przeprowadzone. Tak to musi wyglądać, nie może to iść gdzieś tutaj górą. Na pewno będą pytania, jak ustawić zapon w tym silniku. Ja taki film osobno nagram kiedyś, jak tutaj się ustawia zapłon, żeby on był prawidłowo wyregulowany. Także, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Jeśli film wam się podobał, oczywiście zapraszam do lajkowania, do subskrypcji kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj i dzwoneczka, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o każdej nowości na naszym kanale. Moi drodzy, lewa w górę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do następnego filmu.